Robert Rogala, trener Prochu Pionki. W pierwszym meczu barażowym o awans do czwartej ligi. Proch Olimpia Warszawa 0-1. Po tym meczu chyba, trenerze, można powiedzieć, że to Proch jest bardziej przegrany niż Olimpia wygrana, bo wszystkie statystyki, strzały, rzuty rożne, spalone po naszej stronie, ale nic nie chciało wpaść. Czyli w dużym skrócie to jest jakaś nieskuteczność czy coś więcej? Ja myślę, że statystyki swoje, natomiast jeżeli nie poprawimy skuteczności, to będziemy mieli ciężko. W dzisiejszym meczu to my prowadziliśmy grę i mimo tego, że kibice z boku krzyczeli, to tak naprawdę to my prowadziliśmy ten mecz. Mieliśmy wszystko, mieliśmy sytuację, niestety nie wykorzystaliśmy. Jeden błąd, jedna drzemka przy stałym fragmencie gry i przegrywamy 1-0. Natomiast na gorąco z szatni już rozmawiałem z chłopakami. Wszyscy wiemy, że jest to dopiero pierwsza połowa i chciałbym, żeby kibice nas nie skreślali tak szybko, że my jeszcze z siebie damy tyle, żeby tych ludzi tutaj na stadionie ucieszyć. A we wtorek pokażemy na pewno ducha walki i zrobimy wszystko, żeby tą sytuację odwrócić. Wiem, że trener może wszystkiego nie powie albo wszystkiego nie zdradzi, ale czy po tym dzisiejszym meczu, jak już tą Olimpię poznał przez te ponad 90 minut, jest to coś mądrzejszy i wie, jak to powinno we wtorek wyglądać w Warszawie, żeby dla nas zakończyło się sukcesem? Na pewno jestem mądrzejszy, bo do tej pory znałem tylko gdzieś tam z relacji osób trzecich, a wiadomo, że na żywo przekonaliśmy się, że jest to drużyna bardzo twardo walcząca, wysoka dość, dobrze grająca, stałe fragmenty gry w ataku. Natomiast na pewno jest do ugryzienia i tutaj nasza w tym rola teraz, żebyśmy się przygotowali na ten mecz wtorkowy, żeby zagrać jeszcze mocniej, jeszcze agresywniej niż dzisiaj i żeby był jak najbardziej skuteczny. Słyszałem, jak kibice krzyczyli z trybun, żeby grać bardziej ofensywnie, żeby grać na dwóch napastników, żeby tylko nie było piłka na Joela i niech coś Joel zrobi. A co teraz na to? No, dziwi mnie trochę, bo nie wiem, ja to widziałem zupełnie inaczej. Cała druga połowa grana praktycznie po ziemi. To, żeśmy sobie ustalili w szatni w przerwie. W pierwszej połowie być może po 20 minutach, gdzie mieliśmy kilka sytuacji doskonałych, nie wykorzystaliśmy. Faktycznie spróbowaliśmy długiej piłki. Potem całą drugą połowę graliśmy praktycznie po ziemi i mało tych piłek było górnych na Joela, bo widzieliśmy, że nawet jeżeli tą piłkę Joel zbije gdzieś, to nie ma naszych zawodników, którzy mogliby to przejąć. Dlatego zmieniliśmy troszeczkę układ sił i z tego powstały różne sytuacje. Zagraliśmy tutaj więcej skrzydłami, więcej wrzutek w pole karne, niestety mało skutecznie, dlatego wynik jest taki, jaki jest, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja bym nas jeszcze nie skreślał, bo widzę, że chłopaki naprawdę są źli na siebie o ten wynik i tak jak mówię, myślę, że w poniedziałek sobie porozmawiamy, bo będziemy mieli tutaj wideo z tego meczu, ustalimy, gdzie popełniliśmy błędy, postaramy się je poprawić i we wtorek tutaj przekonać wszystkich, że warto stawiać. Też tak się złożyło, że pierwszy mecz w sobotę, drugi bardzo szybko był już we wtorek. Czy coś przez tak krótki okres czasu można zmienić, można poprawić? Co można zrobić, żeby to był inny Proch, żeby to był skuteczny Proch i żeby to był przede wszystkim Proch zwycięski, bo jednak tego czasu jest naprawdę bardzo mało. Jest bardzo mało, natomiast tak jak mówię, cieszy mnie jedna rzecz z tego meczu, że naprawdę podnieśliśmy się mentalnie i tak jak mówię, nie ma tutaj, że chłopaki siedzą teraz załamani w szatni i zastanawiają się, co się stało, tylko myślą pozytywnie, że jednak we wtorek to my będziemy schodzić z boiska jako zwycięzcy. Dlatego tak jak mówię, może nie jest dużo czasu, natomiast na pewno popracujemy w dalszym ciągu nad stałymi fragmentami gry tutaj w defensywie, żeby Polonia nas nie Olimpia, przepraszam, nie zaskoczyła nas tak jak tutaj na boisku, bo była to chyba jedyna taka sytuacja klarowna dla Olimpii. Niestety była do bólu skuteczna i dlatego wygrała mecz. No właśnie, na koniec szybka analiza, ten stały fragment gry, rzut rożny, nasza zmora, nasza pięta Hillesowa, co by powiedział więcej? Ktoś nie pokrył, ktoś nie doskoczył, jak to ten widział?
no, zmieniamy ustawienie tutaj, jeżeli chodzi o defensywę. Graliśmy strefą, graliśmy indywidualnie, teraz gramy w systemie mieszanym, szukamy tego systemu, który da nam największą skuteczność. Dzisiaj z tego, co rozmawiałem z chłopakami w przerwie, po prostu nie uszczegliśmy się blokady tak zwanej, tak? Jeden z zawodników wyblokował naszego kryjącego zawodnika i zawodnik Olimpii wyskoczył najwyżej, strzelił z bliskiej odległości, nie do obrony. Natomiast tak jak mówię, musimy nad tym pracować, bo faktycznie jest to nasza pięta Achillesowa. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Kaczorowski, trener Olimpii Warszawa. W pierwszym meczu barażowym o awans do czwartej ligi. Olimpia wygrywa w Pionkach 1-0. Trenerze, to jest wynik marzenie? To, co chcieliście w Pionkach osiągnąć? Wie pan, no to są puchary, także wynik na wyjeździe 1-0 wiadomo, że jest dobrym wynikiem. Z przebiegu meczu trzeba być z tego wyniku zadowolony, bo gdzieś tam było sporo sytuacji, przecież miał sporo sytuacji do strzelenia bramki, natomiast myśmy skutecznie się dzisiaj bronili. Takie mieliśmy założenie, żeby się tutaj przyjechać i nie stracić bramki. Przede wszystkim udało się strzelić, także myślę, że trzeba być zadowolony z tego meczu i z gry za wynik. Spotkały się dwie drużyny z dwóch okręgów, dwie drużyny, które nic o sobie nie wiedziały do pewnego momentu. Długo cię trwało rozpoznawanie sił na boisku, czy już po kilku chwilach Olimpia wiedziała, co gra Proch Pionki i już była pewna siebie? Znaczy, trudno powiedzieć, czy wiedzieliśmy, co gra Proch Pionki. Myśmy byli skoncentrowani na swojej grze, na swoim ustawieniu taktycznym, na swoim pomyśle na grę. Jakby nie patrząc na przeciwnikowi, tutaj w tej lidze trudno jest rozpatrywać zawodników drużyny przeciwnej, skoro gdzieś tam nie ma za bardzo do tego wglądu. Także, tak jak powiedziałem, skupialiśmy się na swojej grze, na swoim ustawieniu, na swoim pomyśle i taktyce na ten mecz. I dzisiaj zrobiliśmy to dobrze, także gratulacje dla chłopaków. Włożyli dużo, dużo serca, dużo, dużo zdrowia w ten mecz. I cieszę się, że z takim korzystnym efektem. Klucz do zwycięstwa w Pionkach, w trzech krótkich słowach. Co dzisiaj było tym wytrychem, żeby to 1-0 tutaj wywieźć z Pionek? Przede wszystkim dobra gra w obronie całego zespołu. Tak założyliśmy sobie, dzisiaj przyjdziemy tutaj, będziemy grali na zero z tyłu, całym zespołem broniliśmy skutecznie, bardzo dobra gra bramkarza, dobra gra bloku defensywnego i całego zespołu, jeśli chodzi o grę defensywną. Byliśmy tutaj mocno skoncentrowani na przerywaniu, na odbiorze, na grze, jak powiedziałem, w defensywie. I to się udało. Dość nietypowo, bo odpoczynek tylko niedziela, poniedziałek. I bardzo szybko był już we wtorek rewanż. To ma jakieś znaczenie i trener już ma gdzieś plan na ten rewanż w głowie, jak to będzie wyglądało? Wie pan, na pewno sytuacja jest trudna, ale tak samo dla jednego, jak i dla drugiego zespołu, bo już jesteśmy trochę zmęczeni sezonem. Wiadomo, przy amatorskiej grze nie ma tutaj jakby odnowy biologicznej, nie ma co się gdzieś tutaj, nie ma jak się zregenerować. Są dwa dni, ale zarówno dla jednego i dla drugiego zespołu to tylko dwa dni. Poza tym to chyba super, co chciałem powiedzieć. Poza tym, no tak jak mówię, jeden i drugi zespół jest po całym sezonie i wydaje mi się, że tutaj nie ma co się zastanawiać, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, bo tak jak powiedziałem, warunki dla obydwu zespołów są te same. I taka ostatnia rzecz. Przed tym pierwszym meczem trener cokolwiek o Prochu Pionki wiedział i to, co wiedział, to się sprawdziło, czy tak jechaliście kompletnie w ciemno? Nie, no wiedzieliśmy, że jest dobry napastnik, że jest dobry pomocnik, że jest zawodnik o nazwisku Wnuk, który gdzieś tam ma przeszłość ligową i kieruje tym zespołem. Natomiast no, poradziliśmy sobie z tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.